Kiedy byli trzecim królestwem, czemu nagle mieliby zaprzestać swoich praw? Bo Auster i Napoleon opisał ich jako perfidnych wyspiarzy i tchórzliwych oligarchów. Oligarchów. W moich oczach ten łuk symbolizuje odzyskanie przez Francję statusu supermocarstwa, jak również sukces odniesiony przez ludzi, którzy wszystko zawdzięczali sobie. Cesarz dbał o to, by chronić interesy bogatszego chłopstwa i drobnych przedsiębiorców przed monarchistami i arystokracją. Są święta, nie powinnaś dzisiaj. To nie znaczy, że musisz sam chlać od całego samego rana. Ale ja wypiję.